Szanowni Państwo, drugą część konkursową naszego 27. festiwalu rozpocznie Stanisław Gocłowski. Wykona dla nas piosenkę pod tytułem Krasnoludki. Staś ma 8 lat, jest wszechstronnie uzdolniony oprócz muzyki, uwielbia również matematykę, a jako ciekawostkę podam, że uczy się języka japońskiego przez internet. Właśnie, jego marzeniem jest odwiedzić kraj kwitnącej wiśni, a po wykonaniu swojej piosenki obiecał, że zaprezentuje nam próbkę swoich możliwości, czyli powie do nas po prostu coś po japońsku. Zobaczymy, kto jest taki kozak i zrozumie, co powie Staś. I Staś, to jest taki apel do telewizji naszej ogniskowej, do Konrada, że chce mieć pamiątkę swojego występu na DVD, a może nawet na Blu-rayu. Staś Gocłowski, przywitajcie go dużymi brawami. Pierwszy po przerwie w piosence Krasnoludki. W lesie wcale nie jest pusto, krasnoludków jest tam mnóstwo, chociaż bardzo uważamy, wciąż się o nie potykamy. Są za nami i przed nami kubiociatki z pompona. Ciągną kosze i koszyki, przewracają się i wstają, muchomorom się kłaniają. Są za nami i przed nami, gubią czapki z pomponami. Tu się kręcą, pchają tam i popiją. Rozpychają się łuchciami, chyba lepiej stanąć z boku, by nie zgubić się w tym tłoku. Są za nami i przed nami mówią czapki z pomponami. Tu się kręcą, pchają tam i popiją. Łataciła Staś des. Co to znaczy, Stasiu? Ja mam na imię Staś. Ici, ni, san, si, go, roku, sici, haci, kiu, dziu. Brawo! Żyliś pyta, co to znaczy? To jest jakby liczenie w moim polsku. No, że mnie nie zrozumiałeś? No co z tego? Stasiu Gocłowski, który zaśpiewał dla nas piosenkę Krasnoludki po polsku, policzył, przedstawił się po japońsku. Pierwszy wykonawca po przerwie. Duże brawa jeszcze raz dla Stasia. Dziękujemy bardzo.